Wiecie, to jest niesamowite, jak małżeństwo może być ze sobą przez wiele lat i nie pogadają o tym, co nagle słyszę, gdy rozmawiamy razem. Mianowicie, on mówi, niech pani zobaczy na moje zniszczone ręce. Własnymi rękoma budowałem dom przez tyle lat. A ona do mnie mówi, tylko po co? Ja nie lubię sprzątać w dużym domu. Ja zawsze mieszkałam w ciasnocie i było wesoło i pogodnie. Jego nie było w domu przez te całe lata. Dzieci straciły z nim kontakt, a on do mnie. To co? To niepotrzebnie to robiłem? No niestety niepotrzebnie. Niepotrzebnie to robiłeś, bo ona wolałaby coś innego. A co? Ja mówię, bo ona mi to mówi. A spacery, a wyjazdy, a śpiewy, a gitarę. No to ja bym wolał, a nie harować w mrozie i śniegach i deszczach na tej budowie. Słuchajcie, i on się przez lata z nią nieraz nie dogadał. Tych ludzi nazywam singlami relacyjnymi. Coś sobie wymyślisz, to realizujesz i tak, ty harujesz, nagród ze strony partnera nie masz, bo partner nie jest z tego zadowolony, jest ci smutno, no bo tak harujesz, a on wcale się z tego nie cieszy, nieporozumienie trwa. A co można by zrobić innego? Oczywiście musimy i gdzieś mieszkać, musimy jeść te obiady. Jest wiele obowiązków, które musimy robić. Ale jest ważne to, żeby raz w czas okraszać naszą parę takim penetrowaniem potrzeby drugiej strony. Robieniem czegoś, co jest, nazwę to, wyrzekaniem się siebie.